Miłego oglądania życzy Barkarnik. Halo Busko! Jak co tydzień spotykamy się, aby podsumować Wam wydarzenia w nadchodzący weekend, podczas którego odbędzie się szereg różnorodnych imprez, obejmujących zarówno kulturę, sztukę, jak i sport. Rozpoczniemy od kieleckich targów, gdzie w piątek wystartuje 3-dniowa impreza skupiająca miłośników gołębi pocztowych, rasowych oraz królików. Piątek zacznie się od spotkania autorskiego z profesorem Krzysztofem Bieleckim w Domu Zdrojowym przy Tężni. Wieczorem ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć spektaklu Narty Ojca Świętego, zapraszamy do Kieleckiego Centrum Kultury. Fani Buskich Wilków nie mogą przeoczyć emocjonującego wydarzenia. Po niedzielnym zwycięstwie 1-10 drużyna z Buska znów spotka się z drużyną z Pińczowa. Tym razem w ramach 1/64 Pucharu Polski. Mecz ten odbędzie się w Pińczowie. Sobota to dzień różnorodnych wydarzeń. Wieczorem w hali Mosir w Kielcach będzie miała miejsce gala Octagon Fight League 14, podczas której zaplanowano 10 emocjonujących walk w formule MMA i K1. Dodatkowo w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury będziecie mogli posłuchać ciekawego koncertu. Fanów enduro zapraszamy do Tauron Arena Kraków, gdzie rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata Super Enduro. W ramach 27. Ogólnopolskiego Przeglądu Fotografii Ponidzie 2023 odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem Furmanem w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. W Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia będzie miało miejsce otwarcie nowej wystawy Zdzisław Beksiński – Fotografia Artystyczna. Wszystkich miłośników jazdy na łyżwach zapraszamy na uroczyste otwarcie lodowiska w Tężni, zwłaszcza, że pogoda jest iście zimowa. W niedzielę oferta kulturalna i sportowa także utrzymuje się na wysokim poziomie. Kabaret Skeczów Męczących wystąpi z programem Polska Misja Kosmiczna w hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie. Natomiast w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się koncert Igor Herbut Solo. Dodatkowo miłośnicy nocnych przygód mogą wziąć udział w spacerze z przewodnikiem po Buskim Parku Zdrojowym. Wszystkich pasjonatów pływania zapraszamy na mikołajkowe pływanie na basenie w Busku Zdroju. Nasza lokalna drużyna Futsal Team Busko Zdrój zagra w Jędrzejowie mecz w ramach drugiej kolejki trzeciej ligi futsalu. To wszystko na dziś. Pamiętajcie o aktualnych wystawach i ofercie kina Zdrój. Wszystkie informacje na temat wydarzeń, takie jak godziny, ceny biletów, znajdziecie na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia za tydzień.